Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was moi drodzy w kolejnym odcinku Drogi do Chwały na moim kanale. Dzisiaj sobie, oczywiście będziemy grać dalej, no bo jak żeby inaczej, zobaczmy na nasz skład jak się prezentuje obecnie. Przypominam wam, że robimy ligę francuską. Robimy ligę francuską, więc następnym zawodnikiem, jakiego chyba będziemy szukać, będzie środkowy pomocnik, a następnie prawy skrzydłowy. Chociaż może lepiej zainwestować, mamy Kolkera na razie na obronie, bramkarz spisuje się naprawdę dobrze, obrona jest tutaj w miarę zgrana, więc nie ma co naczekać. Lewandowski na razie jeszcze jeden mecz poza, tak, opuszcza jeden mecz, chociaż Gignac, powiem wam szczerze, zobaczcie na to, 3 bramki w pierwszym meczu, czego chcieć więcej. Dobra, mam 800 monet, czas zrobić jakieś transfery. Pierwszym zawodnikiem kupionym dzisiaj jest Fofana, środkowy pomocnik z, oczywiście Francuz. Zobaczcie na jego statystyki, naprawdę są dobre, 70 tempa, 71 dribblingu jako środkowy pomocnik, przypominam. 80 fizyczności, 73 obrony, 65 strzałów, 69 podań. No i kupiłem go za 350 monet, więc jak dla mnie, no, za darmo praktycznie. Najtaniej jak się dało. A, to są ci zawodnicy, którzy nie mogą odejść ze składu, no tak. Dobra, to wysyłam do klubu i czas umieścić go w naszym składzie. Drugim zawodnikiem na prawej pomocy będzie Amalfitano. Mam nadzieję, że będziecie mnie poprawiać, bo to są francuskie nazwiska, z którymi no niekoniecznie muszę sobie radzić. Zawodnik oczywiście Młotów, czyli West Ham United. No i co? Wysyłam go do klubu, no i zaraz umieścimy nasze dwa nowe nabytki w naszym pierwszym oczywiście składzie. No, wygląda to coraz lepiej, muszę wam powiedzieć. Tutaj najlepsze jest to, że jeden z najlepszych naszych zawodników, czyli Kawaja, brązowy, jest, ma tutaj zgranie z naszym Francuzem, tutaj też ma zgranie z Francuzem, co prawda to jest ta sama liga, no ale, o co chodzi, belgijska jeden, oczywiście, on potem, ten pójdzie na środek, na przykład możemy zrobić jak, no niech zostanie na razie tak, no i co, czas rozegrać mecz i zdobyć kolejne końsy, może w dzisiejszym odcinku uda się, jeżeli byśmy wygrali dwa mecze, awansować, co dałoby nam chyba 2000 monet, a zawsze to jest coś, więc czas rozegrać kolejny mecz. Okej, okay, mamy przeciwnika, przeciwnik gotowy, my mamy całe białe stroje, on ma całe żółte, może być, zobaczmy na jego skład, boję się, że trafimy na kogoś, jest, dobrze, po raz kolejny, jestem zadowolony z tego, jak łączy nas z zawodnikami serwery EA, czy ktoś jakiś tam program EA, bo nareszcie nie szuka nam zawodników na 100% zgrania, jeżeli ktoś ma 100% zgrania, znaczy 100 zgrania na, w 10 lidze, spokojnie, może być, tylko niech łączy go z tymi samymi zawodnikami. My mamy mało zgrania i połączy nas też z mało zgrania, co mi się oczywiście jak najbardziej podoba. Zaczynajmy kolejny mecz, w drodze do chwały. Gignac, znowu ma okazję, Gignac, uderzenie, ach, nad bramką, minimalnie bramkarz jego popisał się dobrą obroną. Nie. Uch, bramkarz broni, no powiem wam, świetnie, naprawdę. Niby brązowy, a jest... Fofana. Kapu. I to mamy rzut karny, moi drodzy, pomylili się, fatalny faul. Chociaż faule tutaj o wiele łatwiej popełnić niż w 15, nie, 14. Także na naszą korzyść tym razem Kapu zablokowany, nie mógł oddać strzału, co oczywiście wiąże się z rzutem karnym. No i Gignac stoi przed swoją szansą. Gignac i to jest 1-0 w 35 minucie. Gignac. A jak myślałem już, że trafił. Wow, cóż za dribbling w jego wykonaniu. Nie sądziłem, że mu piłka może się tak blisko nogi trzymać. Miał chyba jakiś lepszy moment na chwilę. Po 45 minutach wygrywamy 1-0. Jego przewaga trochę w posiadaniu piłki, no ale moja w strzałach. Mam nadzieję, że to się utrzyma i strzelimy chociaż jeszcze jedną bramkę. Popatrzcie, jak pędzi na bramkę Fofana. I uderzenie Kapu. Nie wiem, kto to był, nie widziałem. Myślałem, że Kapu, ale chyba nie za bardzo. Ach, mało brakowało, ładna akcja ogólnie. Kończymy ten mecz zwycięstwem małym, bo małym, ale 1-0. Co daje nam 3 punkty oczywiście w lidze i pierwszy wygrany mecz w drugim odcinku. Na razie idziemy naprawdę dobrą pasą. 3 wygrane mecze, no to kto by chciał inaczej, prawda? Na 3. No i obyśmy, no ale mamy na razie szczęście do składów, trzeba to sobie powiedzieć jasno. 652 monety trafiają na nasze konto i... O, no ale statystyki mówią same za siebie, że możemy iść dalej. Jak sami widzicie, troszkę spadła nam kondycja. Nadal są na zielonym, więc nie jest źle. No ale trzeba będzie coraz bardziej uważać na to wszystko. Moim zdaniem powinniśmy teraz
kupić prawego obrońcę z Francuza oczywiście, czyli mamy już prawego obrońcę, wygląda naprawdę fajnie, więc okej. Lewego także mamy, dzięki czemu urosło nam trochę zgranie, brakuje nam jeszcze tylko lewego pomocnika, bramkarza i jednego środkowego obrońcy do pełnego składu francuskiego. No a jak go zrobimy, to trzeba będzie pomyśleć coś, żebyśmy mogli sobie kondycję nim odnawiać, albo przynajmniej kupić lepszych zawodników, zobaczymy. Na razie zagrajmy mecz właśnie tym składem, no i zobaczmy, czy uda nam się zdobyć te 2000 dodatkowe, czy które na pewno pozwolą nam uzupełnić już do końca skład. Okej. Mamy kolejnego przeciwnika, który jeszcze wprowadza zmiany do swojego zespołu. Czyżby? Okej, to jest nasz... Ajajaj, wypożyczył Leo Messiego. Lewandowskiego my mamy, no ale wtedy... No nic. Będziemy musieli go powstrzymać. Będzie ciężko, no ale mam nadzieję, że damy radę. Fofana. O! Nie ma trzech gwiazdek sztuczek. Chciałem zrobić ruletkę. Okazało się, że nie może. Udało mi się jakimś cudem ominąć obrońcę, no i Fofana, czyli nasz środkowy pomocnik, kończy tą akcję golem, swoim pierwszym dla tego zespołu, zobaczmy na to. No tak jak mówiłem, chciałem ruletkę zrobić, nie wyszło, ale bramka w tym momencie tak czy inaczej jest. No, Żiniak i 2-0. Udało się, moi drodzy, w końcu udało się strzelić nim bramkę kolejną w naszym spotkaniu, dającą nam prowadzenie 2-0, bardzo, bardzo ładnie. Wszystko się tutaj złożyło, no i wykończenie. Przy słupku, idealnie. Okej. Po 45 minutach, jak sami widzicie, dominujemy w grze. No i też zasłużenie prowadzimy. Mam nadzieję, że ten stan się utrzyma. No i jedziemy kolejną połowę, która może dać na mistrzostwo Ligi 9. No a potem oczywiście co? Dużo kasy. No i mamy 3-0. Liczą się bramki, musimy jak najwięcej ich zdobywać, żeby mieć pieniądze. Więc Sweaty tutaj wyszło. Po prostu ładna akcja i tyle. 3-1. Bramka, nie pytajcie mnie jak padła, ale padła. Żiniak, ole brameczka. 4-1. Nasz napastnik popisał się pięknym uderzeniem finezyjnym. No i zobaczcie sami, jak to po prostu pięknie. Wpadło. I mamy hat-trick w wykonaniu naszego zawodnika. Żiniak po raz kolejny popisuje się tym świetnym strzałem. No i oczywiście, czego by się tutaj więcej spodziewać. Mamy 5-4 albo 5-1. Ile jest? 5-1. Żiniak, ops, Żiniak. Chcę jeszcze jedną bramkę. Ja chcę jeszcze jedną bramkę Żiniaka. I jak chcę, to mam. 3-1. O, w karny. I Kawaja strzela. Sam wywalczył i sam będzie strzelał. Także zobaczmy na nas. No tutaj nieładnie się zachował nasz przeciwnik. Źdźbła, trawy lecą. Uwaga, Kawaja, uderzenie. No i to jest kolejna bramka. 7-1. Słuchajcie, moi drodzy, wygrywamy mistrzostwo 10 ligi. 4 wygrane w 4 meczach. To jest chyba naprawdę dobry wynik. Przynajmniej na początku nie ma się czego wielkiego spodziewać po tych zawodnikach. No, ale teraz ten... Mam nadzieję, że dostajemy 2000. Nie dostajemy 1000, tylko 2000. Zaraz zobaczymy. Dostajemy 2731 monet 2000 za wygranie sezonu. Nagroda za ukończenie 325, premia monet. No, wszystko idzie pięknie jak na razie. Także idziemy, bo to... No, oczywiście, 2000, dziękuję. Tak jak mówiłem, w kolejnym odcinku wymienimy raz, dwa, trzy, czterech zawodników za 3000, bez problemu nam się to uda. Czterech zawodników wymieniamy, no a potem będziemy musieli zastanowić się może, czy robimy fitness skład, czy kupujemy zawodników z tej samej ligi, znaczy tej samej narodowości, będziemy ich wymieniać. Tego wszystkiego dowiecie się już w kolejnym odcinku, tymczasem dziękuję wam bardzo za ten odcinek, drogi do chwały. Na razie idziemy, 4-0-0 bilans, podoba mi się to, 3000 monet, widzimy się już za niedługo. Trzymajcie się, na razie.